Może ja skorzystam, jak zanim się zacznie i zostanę wprowadzony. Chciałem się zapytać, bo widzę takie młode twarze. Rozumiem, że to wszystko jest młoda Polonia. No ja też jestem emigrant. Ja też swego czasu wyjechałem z Polski i zaczynałem od początku w Stanach Zjednoczonych razem z żoną. Pamiętam, jak żeśmy razem z córeczką trzyletnią za rączkę wyjeżdżali. Także myślę, że mam, pamiętam to wszystko, także to jest to dużo wspólnego mam z tymi wszystkimi, którzy tutaj teraz zaczynają i pierwsze lata tutaj przeżywają. Ciekawy jestem, to jak wielu z Państwa urodziło się w Polsce? Może... Może ktoś się nie urodził w Polsce, to tak naprawdę. Dzieci w domu. Nie ma. Nikogo, ja panie, wszyscy się urodzili w Polsce. Jasiu jest jeden. Czyli mogę się zapytać jeszcze jedno, może zdaję. Kto skończył szkołę podstawową w Polsce? Są tutaj jacyś inżynierowie, którzy skończyli inżynier. Jeden, elektryk. Dwa, trzy. Dobrze. No dobrze, to postaram się oczywiście to mówić. Ja wiem, jeszcze nie, ja tak tylko po prostu badam, że tak powiem, teren. Ja nic nie mówię, tylko badam teren. No w każdym razie chciałem powiedzieć, że jest to nasz drugi dzień tutaj w Dublinie. Żeśmy miło wczoraj zwiedzili tereny poza Dublinem. Z samochodu był taki wiatr i deszcz, że nie mogliśmy się wyrwać, ale dzisiaj mieliśmy przyjemność samo miasto zwiedzić. No i być na mszy świętej, tutaj celebrowanym przez księdza Stanisława. Także dziękujemy za wspaniałą mszę, która nas tutaj powitała na ziemi irlandzkiej, katolickiej. Także czujemy się tutaj jak w domu. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim za przybycie. Witam wszystkich w imieniu Klubu Gazety Polskiej w Dublinie, w imieniu Domu Polskiego, który nam użycza tego pomieszczenia, tego pokoju. Bardzo dziękuję. Bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do zorganizowania tego spotkania. Wszystkich, którzy tam udzielili pomocy w tym. Oczywiście chciałem bardzo podziękować naszym gościom, panu profesorowi Wiesławowi Biniędzie i pani Marii Szonek Biniędzie. Chyba myślę, że nie muszę ich przedstawiać. Skoro tu Państwo jesteście, ja jestem pewien, że wiecie, kto to jest i to wszelkie moje przedstawienie byłoby zbędne. Chciałem jeszcze podziękować mojej narzeczonej Zosi, która jest też panią prezes Klubu Gazety Polskiej w Dublinie, bez której nie udałoby się zorganizować tego spotkania. Mam taką swoją kamerkę, którą mamy rekord, że tak powiem, z tego, co mówimy. I w ten sposób, jak to jest dla naszej wiedzy, jakby się okazało, że coś powiedziałem nie tak, a nie powiedziałem, to mam na to dowód. No, w każdym razie, jak to mówiąc szczerze, mega panu szczerze.
Rozumiem, że Państwo znacie te wszystkie moje prezentacje już na pamięć, także będę przejadę przez nie tak szybciutko, żeby po prostu odświeżyć pamięć i potem będę bardzo chętnie odpowiadał na pytania. W każdym razie tutaj na tym slajdzie jest pokazane moje wykształcenie, ponieważ możecie Państwo wyczytać albo wysłuchać w różnych telewizjach TVN na przykład, czy jakieś inne, że ja nie jestem profesorem, że tam mieszam tylko błoto albo bagno, to mam nadzieję, że każdy zaproszę tutaj na moją stronę internetową, gdzie można w szczegółach zobaczyć mój dorobek naukowy. Można też zajrzeć do Google Scholar, gdzie można zobaczyć wszystkie moje publikacje. Ostatnio sprawdziłem, jest ponad 700 cytatów z moich publikacji. Jest to taka liczba, która no, można być dumnym. Tutaj są pieniądze, jakie otrzymałem na swoją pracę naukową. No, mówimy tutaj już o 8,5 miliona dolarów. Jest to dobra suma, jeżeli chodzi o profesora w Stanach Zjednoczonych. A tą pracę naukową oczywiście nie robiłem sam, razem z moją grupą naukową, razem z kolegami z innych uczelni. Od wielu lat pracujemy nad rozwojem metody elementów skończonych, aby móc przewidzieć, jak się zachowują materiały pod wpływem uderzenia dużej energii. Wtedy, kiedy byśmy zaczynali tą pracę, oczywiście nie było mowy o Smoleńsku, nie było mowy o katastrofie. Akurat w międzyczasie była katastrofa wahadłowca Kolumbia, w którym żeśmy użyli tą metodologię rozwijaną. No a potem przyszedł czas 10 kwietnia 2010 roku, kiedy na jednej z konferencji lotniczej usłyszałem o tej strasznej katastrofie. No będąc w tym temacie, że tak powiem, zagłębionym, rozwijając tę metodologię, wydawało mi się słusznym, jako osoba, która jest w stanie to zrobić, żeby się po prostu zastosować tą metodologię. W tym momencie, kiedy ja to próbowałem, wydawało mi się, że po prostu wezmę raport i porównam, udowodnię, że rzeczywiście tak było, jak oni mówią. No, ku mojemu zdziwieniu wyniki komputerowe pokazały zupełnie coś innego, o czym oczywiście będę mówił. Ostatnio robiłem również eksperymenty rzeczywiste, to jest moje laboratorium, w którym mamy działo gazowe, próżniowe, gdzie potrafimy rozpędzić różne elementy do prędkości nawet dźwięku, czy do prędkości samolotu również. Rozpędzaliśmy w tym dziele takie puszki jakby z materiału zrobionego, z jakiego się używa na robienia samolotów, czy duraluminium. I byliśmy ciekawi, czy to jest możliwe, żeby ten samolot, żeby ten materiał pod wpływem prędkości 80 metrów na sekundę, czyli to jest prędkość samolotu w Smoleńsku, rozkruszał się tak jak szkło. No, uderzyliśmy to z prędkością 80, 175 metrów na sekundę, nawet 300 metrów na sekundę i okazało się, że nie, że ten materiał z takiej postaci skręca się jak w naleśniki takie, ale nie kruszy się. Jest to bardzo plastyczny materiał, czyli nie można w związku z tym wytłumaczyć zachowania się tego materiału w tym, co widzieliśmy w Smoleńsku. Tutaj jest pokazany film szybkościowy, mamy specjalne kamery szybkościowe, w którym możemy obserwować uderzenia różnych materiałów. Tutaj jest akurat materiał kompozytowy, który żeśmy rozwinęli technologię specjalnego materiału kompozytowego, który został wybrany przez firmę GE do nowego silnika odrzutowego o nazwie GenX i ten silnik odrzutowy został użyty
do samolotu Dreamliner, który jest z materiałów właśnie takich węglowych kompozytowych. Metodologia polega na tym, że robimy eksperymenty rzeczywiste, a następnie reprezentujemy zachowanie się materiału podstawowego albo materiału, który uderza w ten materiał podstawowy za pomocą modelu matematycznego. I wtedy, kiedy widzimy, że tak zwany eksperyment wirtualny odpowiada eksperymentowi rzeczywistemu, to wiemy, że mamy dobry opis matematyczny. Jeżeli mamy dobry opis matematyczny odkształcenia i pękania, tutaj widzimy właśnie eksperyment rzeczywisty i eksperyment wirtualny i kształt pękania i prędkość, w jakim to się stało, to wtedy możemy przewidzieć, jak ten materiał się będzie zachowywał, jak się trochę zmieni. W tym wypadku zmieniliśmy z plus minus 60 na plus minus 45 i przewidzieliśmy, że on się w ten sposób zachowa i rzeczywiście eksperyment to potwierdził. Efekt tej pracy został użyty nie tylko do tej technologii materiałów kompozytowych, ale właśnie do symulacji tego typu eksperymentów, jak tutaj widzimy. Jest to eksperyment tak zwany blade out, czyli jedna z tego typu łopatek zostaje wypuszczona przy pełnej prędkości silnika rzutowego. Mówimy tutaj już o 12 tysiącach obrotów na minutę, zależne w zależności oczywiście od wielkości silnika. Obserwowane jest za pomocą tych szybkościowych kamer, ale oczywiście, jak widzimy, jest to bardzo dynamiczny, bardzo krótki eksperyment, trwa kilka milisekund, także nawet jeżeli widzimy tutaj w zwolnieniu, to ponieważ jest ogień, ponieważ jest dym, niewiele można się z tego eksperymentu dowiedzieć. Takie eksperymenty są wymagane przez FAA, czyli Federal Aviation Administration, do tego, aby nowy silnik dostał certyfikat i mógł latać samolotem. My możemy to samo zrobić za pomocą tego wirtualnego eksperymentu, jeżeli mamy dobry opis matematyczny tych wszystkich materiałów. I rzeczywiście jest to efekt dużo tańszy, dużo szybszy, a ponadto umożliwia potwierdzenie eksperymentu rzeczywistego, który firmy lotnicze muszą wykonać. No i dzięki temu mamy właśnie ten nowy silnik, to jest ten GenX z tą częścią, która jest tutaj pokazana, to jest tak zwany containment system, który GE używa w tej chwili dla bezpieczeństwa lotów pasażerów. Także mam nadzieję, jak Państwo będziecie latali z takimi silnikami, z tymi nowymi samolotami. W tej chwili pracujemy również z Airbus i z firmą chińską Comac, także to te wszystkie firmy ewentualnie będą produkowały dużo nowoczesnych samolotów i Państwo będziecie mogli bezpiecznie, mam nadzieję, nimi latać. No ale wróćmy do sytuacji tej tragicznej poranka 10 kwietnia. Tutaj jest opis, który mówi o tym, że zgodnie z informacją Maku, że samolot uderzył drzewo na wysokości 6 metrów, który jest to pozycja tego drzewa. Następnie się musiał wznieść, bo w pewnym momencie leciał na wysokości 30 metrów, zgodnie z tym, co mówi firma Mach. I w tym miejscu utracił cały, na wysokości 30 metrów, cały system zasilania. Coś się stało, no i to wszystko, co tu się stało i to, ta trajektoria pozioma, jak tu widzimy, leci zgodnie z tą czarną linią, a potem nagle zmienia kierunek w lewo. To jest wszystko opisane jako powód, jeżeli chodzi o tą brzozę. No więc problem jest tego typu, że od tamtego czasu oczywiście inni naukowcy, jak niedawno Glenn Jorgensen z Danii zrobił swoją analizę zupełnie inną metodologią, aerodynamiczną. Zobaczył pracę doktora Kowaleczki, który zrobił również swoją w Wojskowej Akademii Technicznej. No i ocenił, że nawet gdyby ten samolot miał uderzyć w tą brzozę i utracić 6 metrów końcówki,
kto nie mógłby wykonać tak zwanej beczki autorotacyjnej, uderzyć w tym miejscu, gdzie uderzył. Jako inżynier zobaczył również, że ta końcówka, która miała tutaj być uderzona przez to drzewo, upadła w tym miejscu, ale druga, następne dwie, jedną trzecią tego skrzydła leży w tym miejscu, a samolot uderzył w ziemię tutaj. No więc coś się musiało zdarzyć, że ta druga część tego skrzydła leży tutaj, prawda? I mało tego, ta część jest w jednym kawałku, te części z tego drugiej części tego skrzydła są rozbite w puch po prostu, na małe skrameczki. Na czarnej skrzynce zobaczył również, że są dwa wstrząsy. Jeden wstrząs jest w tym miejscu, trochę przed brzozą, jakieś 50 metrów przed tą brzozą, a drugi jest tutaj na granicy tej szosy i on to interpretuje jako właśnie momenty wybuchów czy urwania się tego skrzydła. No, co jeszcze wiemy? Wiemy, że te części, które upadły na ziemię, były przenoszone przez Rosjan. Tutaj mamy zdjęcie z 11 i 12 kwietnia i ta część, widać, została przeniesiona o 50 metrów. Na początku oni mówili, że to nieprawda, potem mówili, że tak, to prawda, bo chcieli ukraść tą część, milicja ich zatrzymała i dlatego oni to rzucili tutaj. Potem pan Lasek powiedział, że oni rzeczywiście przenieśli, żeby ograniczyć ten teren, żeby było łatwiej ocenić. Czyli są takie jakieś sztubackie wytłumaczenia. Problem jest tego typu, że w raporcie nie jest to oryginalne miejsce, które jest zarejestrowane tutaj za pomocą tego zdjęcia satelitarnego, tylko to drugie. I nikt tego nie zmienia do tej pory. W międzyczasie ja zrobiłem kilka różnych symulacji. Jedna z moich symulacji było zapytanie się, co by się stało, gdyby ta końcówka tego 6 metrów tego skrzydła urwała się w jakimś miejscu. I to jest tak zwana trajektoria lotu swobodnego tej końcówki. I za pomocą tej trójwymiarowej drogi stwierdziłem, że potrzeba 40 kilku metrów przed miejscem upadku tej końcówki skrzydła, ale samolot musi lecieć w tym miejscu tej szosy, tutaj jest ta czerwona linia, na wysokości co najmniej 26 metrów. To było zrobione i to jest na internecie dużo, półtora roku temu, gdzieś w 2011 roku, czyli dużo przed Glennem Jorgensenem. I to jest dokładnie to miejsce, gdzie Glenn Jorgensen niedawno, parę miesięcy temu, udowadnia, że rzeczywiście ta końcówka musiała się tu oderwać, żeby upaść tam, gdzie upadła, zupełnie z inną metodą. No tak się składa, jeżeli dwóch ludzi, którzy siebie nie znają, jeden jest w USA, drugi w Danii, i używają zupełnie inne metody i dochodzą do tej samej odpowiedzi, to prawdopodobnie to jest prawidłowa odpowiedź. I tutaj jeszcze raz pokażę to właśnie miejsce Jorgensena i on zobaczył, że żeby ten samolot mógł upaść, tak jak jest napisane w raportach Maku i Millera, to ten samolot musi lecieć przynajmniej na wysokości 11,3 metra i to jest obliczeń pana Kowaleczki, czyli nie mógł złamać tego drzewa, bo uderzył to drzewo na wysokości 5,1 czy nawet 6,66. Tak mówi fizyka. No co jeszcze wiemy? Wiemy na przykład to, że to jest miejsce tak zwanego TAFSA 38. Ten TAFSA 38 został odkryty przez profesora Nowaczyka, że został ukryty przez MAK i przez KWWL za pomocą zielonego kwadratu. A co widzimy potem? Tutaj mamy kwiecień tego roku, a tutaj mamy czerwiec. I widzimy, że Rosjanie zrobili całe prace ziemne. Właśnie akurat tak się złożyło w tym miejscu tego TAFSA 38, gdzie ten samolot ostro skręcił w lewo, czyli coś musiało się zdarzyć. Jeżeli jest jakaś energia, która powoduje, że samolot zmienia swój kierunek zgodnie z zasadami Newtona, to wiemy, że musi być jakaś wykonana praca. Ta praca mogła być wykonana przez jakąś energię.
musiała być dostarczona do tego systemu, nie mogła wyjść ze środka tego systemu, musiała być do niego dostarczona. I ta energia musiała być duża, bo mówimy tutaj o 100 tonach samolotu, który jest ogromny, czyli zmienić tego typu kierunek, trzeba ogromną energię dodać. No prawdopodobnie wiemy, że to jest to miejsce, tutaj widzimy tą końcówkę tego skrzydła, czyli jest to miejsce, gdzie może paliwo wylatywało. No w każdym razie coś musiało się spowodować, że Rosjanie zmienili całe, wycięli wszystkie drzewa, krzaki, na pół metra wykopali tą ziemię, wywieźli tą ziemię. Nie wiemy oczywiście, co tam się stało, bo nam tego nie mówili, ale to widzimy ze zdjęć satelitarnych. Krótko o moim modelu. To jest typowy model właśnie metody elementów skończonych. Oczywiście wymaga tego materiałów aluminiowych, ale drzewo wymaga materiału drzewa. Tutaj to są dane wejściowe, które użyłem do swojej pracy. Każdy jest to opublikowane, jest to w referencjach. Było to referowane, jest to w żurnalu międzynarodowym, także każdy może wziąć te moje dane wejściowe i zrobić taki sam model. I tak się stało. Profesor dr Szyladziński wziął moje dane wejściowe z publikacji, zrobił swój model niezależny i potwierdził wyniki moich symulacji dokładnie tak samo. Profesor Cieszewski zajął się drzewem. Stwierdził, że moje drzewo jest zbyt mocne, powinno być dużo słabsze. Zobaczył, jaki jest naprawdę wymiar, średnica, wysokość. Te rzeczy można oczywiście zmierzyć. No, ja pokazuję tutaj dwa modele materiałowe. Ten model materiałowy numer 143 odpowiada eksperymentowi, jaki zrobiliśmy w moim laboratorium. To był przybliżony model ortotropowy, za pomocą którego żeśmy zaczynali nasze prace naukowe. Inny naukowiec, Bocieri, którego nie znamy, to jest jego nazwisko, z Kalifornii, zrobił tą samą metodologią. Eksperyment uderzenia samolotu w 1965 roku, Constellation, gdzie ten samolot przy mniejszej prędkości, samolot o mniejszej wadze, o połowie wagi, przecina dwa słupy telegraficzne, dokładnie takie same, tym swoim skrzydłem. Także mamy tutaj eksperymenty i symulacje, które potwierdzają, że oczywiście aluminium jest dużo mocniejsze od drzewa, że oczywiście wiemy z September 11, że nawet przy takich prędkościach dynamicznych może samolot się wbić do budynku, który jest uzbrojony stalowymi kolumnami. No ale to wszystko oczywiście przekonuje naukowców, bo wszystkie moje referaty, które ja robię na wszystkich uczelniach, na całym świecie, nie ma żadnej dyskusji, jedynie oczywiście mamy zastrzeżenia z Polski wśród niektórych Polaków. A tutaj właśnie te ostatnie moje prace, które skoncentrowałem się nad aluminium, no bo ciekawe, jak to się stało, że fragmenty aluminium leżą już przed brzozą i na całej drodze od tej brzozy aż do miejsca uderzenia w ziemię. Skąd te części się tam znalazły? Do tej pory ani pan Lasek, ani nikt inny nie wytłumaczył tego. Po prostu głowa w piasek, nie ma tematu. Myśmy zrobili eksperymenty, tutaj ten duraluminium pokazujemy dla różnych grubości, jakie prędkości są potrzebne, żeby to duraluminium przebić. Tutaj mamy symulację i eksperyment, który pokazuje, że rzeczywiście nasze symulacje odpowiadają eksperymentowi dla różnych grubości tego materiału. Tutaj właśnie jest pokazany taki jeden z eksperymentów, gdzie stalowa płytka uderza w aluminium z ogromną prędkością i to jest pokazane za pomocą kamer szybkościowych. Każda z tych kamer potrafi zrobić 200 tysięcy zdjęć na sekundę, żeby to było można zobaczyć. Widzimy tutaj znowu eksperymenty i symulacje, jak one dokładnie odpowiadają i w kształcie, i w prędkości, jakie zostały zastosowane do tego materiału. Także mamy metodologię sprawdzoną,
udowodnioną, wielokrotnie sprawdzoną i materiał nie kruszy się. Nie można wytłumaczyć w związku z tym, że przy jakiejś prędkości 80 metrów na sekundę, jeżeli tutaj 300 metrów na sekundę nie kruszy się, ten materiał po prostu ze strachu się kruszył jak szkło. A mamy tysiące tych elementów. Ostatnio było opublikowane, że nasi specjaliści, archeolodzy znaleźli 20 tysięcy na powierzchni zakopanych części tego samolotu i nie tylko tego samolotu, części ciał ludzkich i z wnętrza samolotu różnych urządzeń. Jak to jest możliwe, żeby te materiały, żeby te części tak się rozprysły? Doktor Szuladziński mówi, że gdzie widzimy odłamki, to tam musi być wybuch. Taka jest prawda, taka jest fizyka. Doktor Obremski pokazał tutaj taką część, która pokazana jest, że nity zostały wyrwane, że ten materiał został wypchnięty od środka na zewnątrz, jest osmalony od środka i to jest znalezione koło brzozy. Jak to jest możliwe, żeby taka część tam leżała? No, oczywiście wszystkie analizy, wszystko pokazuje, że tu mamy zachowanie się brzozy, tu mamy tego duraluminium, że energia, czyli ta powierzchnia pod tymi krzywymi jest dużo większa dla aluminium niż dla brzozy, czyli aluminium jest mocniejsze od brzozy wielokrotnie, dwudziestokrotnie, a potrafi takie aluminium przebić się przez stal w tych prędkościach, gdzie stal jest trzykrotnie większa od, mocniejsza od aluminium. To my wiemy. Mój model jest tutaj pokazany, jest uproszczony, nie ma stringers tak zwanych, jest modelem parametrycznym. No i za każdym razem widzimy ten sam efekt. Samolot przecina tą brzozę. Brzoza upada wzdłuż lotu samolotu, a w Smoleńsku leżała prostopadle do lotu samolotu. Krawędź przednia tego skrzydła musi być zniszczona, a w Smoleńsku krawędź przednia nie jest zniszczona w miejscu uderzenia tej brzozy. Także wszystkie te symulacje udowadniają jedno, że niezależnie od tego, jaki model użyjemy, jakiej grubości użyjemy, czy model dla materiału duraluminium, czy dla drzewa, to zawsze jest ten sam efekt. Samolot przecina drzewo. Gdyby on w ogóle uderzył w to miejsce, tu widzimy krawędź przednią niezniszczoną, a wielką dziurę za tą krawędzią przednią. Jak może być wyrywana taka ogromna dziura, w której te części numer 8 leżą jeszcze przed upadkiem samolotu w ziemię? No, interpretacja wszystkich ludzi na całym świecie, i w Chinach, i w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, we Francji i w Irlandii Północnej, gdzie byłem, jest taka sama, że tu musiał być wybuch. Okay? Nie ma innego wytłumaczenia. Doktor Cieszewski zrobił analizę zdjęć satelitarnych z 26 stycznia, z 11 i 12 kwietnia i to jest na przykład właśnie ze stycznia, to jest kwietnia 11-12 i to jest 5 kwietnia. I on mówi, tutaj popatrzmy na ten fragment, tutaj drzewo stoi, jest dlatego ciemne, bo jest korona do góry, tutaj drzewo leży i dlatego widzimy koronę jego i korę białą, bo leży poziomo. Czy to zdjęcie jest podobne do tego, czy to zdjęcie jest podobne do tych dwóch? Państwo zadecydujcie, bo pan Lasek mówi, że to zdjęcie jest podobne do tego. To z 5 kwietnia, według wszystkich ludzi, którzy nie kłamią, jest podobne do tych dwóch, czyli jeżeli te dwa mówią, że drzewo było już złamane, to musiało być złamane 5 kwietnia. Oczywiście, musiało być złamane 5 kwietnia, bo brzoza jest bardzo soczystym drzewem i gdyby było złamane w
w tym dniu, to ja się pytałem nawet redaktora z TVN, czy pan był tam? Tak, byłem dwa dni potem. A widział pan soki lecące z tego złamania tego drzewa? Nie. Aha, dziękuję panu. Mam to nagrane na magnetofon. Także on się tego nie wyprze. No to zrobiliśmy również analizy uderzenia z kadłuba pionowo w ziemię. Zobaczyliśmy, że jedyną metodą, żeby taki fragment był ułożony, czyli podłoga do góry nogami, jedna ściana jest sufitem po jednej stronie tego na zewnątrz wywinięta, a druga ściana po drugiej stronie, to jest jedyna możliwość, to jest tego typu, czyli musi być eksplozja w powietrzu, żeby ten samolot upadł otwarty na ziemię. Jeżeli upada zamknięty, to wtedy znaczy, że mógł eksplodować na ziemi, ale on musiał upaść otwarty, czyli eksplozja musiała być w powietrzu. No zrobiliśmy również analizy krateru, bo jeżeli samolot miałby uderzyć całą swoją masą w ziemię, to tego typu krater na głębokość 2 metrów, czyli trochę większy ode mnie, na szerokość przynajmniej szerszym od kadłuba tego samolotu i na długość nawet do 100 metrów przy małym kącie uderzenia, musiałby być w takim miękkim błocie wyrwany. Nie ma tam takiego krateru. A czy w takim razie samolot nie mógł uderzyć całą swoją masą jako jeden kawałek, tylko musiał jako deszcz fragmentów uderzyć i w związku z tym chciałem pokazać inne wypadki. To jest wypadek samolotu, który uderzył skrzydłem w wieżę ze światłami na lotnisku JFK. To jest stalowa wieża i ten samolot przeciął taką stalową, mostową wieżę swoim skrzydłem. Okay? Przy takiej samej prędkości jak samolot Tupolew. Oczywiście ludzie tutaj zginęli, był wybuch w tym miejscu, ale były osoby, które przeżyły. Inny eksperyment pokazuje z manekinami, z czujnikami zrobiony przez Amerykanów, gdzie samolot uderza w ziemię. Chodziło o to, żeby spowodować wybuch tego samolotu. Przy większej prędkości pionowej tego samolotu, samolot nie wybucha, łamie się na 3 części, dokładnie tak samo jak moje symulacje, które były zrobione zanim ten eksperyment był zrobiony. I manekiny, które są w środku, mówią, że ludzie, którzy by na początku tego samolotu siedzieli, zginą. Ale wszyscy ci, którzy siedzieli w środku i do tyłu, by przeżyli. Natomiast moje symulacje, które pokazują do góry kołami, że przyspieszenia są mniejsze, jeżeli samolot uderza do góry kołami, ponieważ jest ta część ogona i silnika masywna bardzo. Każdy taki silnik to jest 9000 kg masy. On absorbuje bardzo dużo energii i dzięki temu, zanim dojdzie do zniszczenia kadłuba, ta energia jest pochłonięta przez te części, które utrzymują ten kadłub trochę w powietrzu. Czyli przyspieszenia, ci ludzie z tyłu, ci by zginęli, ale ci ludzie z tyłu jeszcze bardziej by powinni przeżyć, jeżeli uderzył ten samolot do góry kołami. No mógłbym oczywiście mówić wiele na ten temat jeszcze, bo nasza praca się nigdy nie kończy, pracujemy nad tym, ale chciałem zostawić teraz mikrofon pani mecenas Shonel Binienda, która da szerszy obraz, bo technicznie żeśmy już rozwiązali problem. My wiemy, co się stało. Były wybuchy i przez te wybuchy, które były w powietrzu, samolot się robił w drabiazgi i dlatego wszyscy zginęli. Ale kto, dlaczego, jakie, tego nie wiemy. Więc może teraz trochę inny punkt widzenia, a ja dziękuję i będę odpowiadał na pytania. Dobry wieczór Państwu. No już mnie trochę postawił w trudnej sytuacji, bo to zupełnie tak, jak ja bym miała odpowiedź na te pytania, więc od razu wyjaśnię, że nie mam. Ale tak jak było zapowiedziane w ogłoszeniu, tematem mojej prezentacji będzie kontekst, i to oryginalnie było powiedziane, kontekst historyczny
katastrofy smoleńskiej. I ja rozumiem, że dla osób o zainteresowaniach technicznych ja będę mówiła o rzeczach częściowo znanych i częściowo oczywistych dla nas wszystkich. Ale dlatego będę chciała pokazać pewien szablon, pewien problem, jaki się powtarza, i zwrócić uwagę na pewne analogie historyczne, żebyśmy rozumieli, gdzie dzisiaj się znajdujemy z tym naszym problemem katastrofy smoleńskiej. A więc chciałam zacząć od Katynia. Dlaczego? Dlatego, że Katyń na dzień dzisiejszy jest takim wydarzeniem, które współtworzy naszą tożsamość. Czy nam się to podoba, czy nie, czy chcemy o tym myśleć, czy nie, Katyń zawsze w podświadomości naszej istnieje. I dlatego chciałam zwrócić uwagę, że Katyń na dzień dzisiejszy to jest symbol. To nie jest las katyński, to nie są groby katyńskie, tylko to jest symbol zagłady narodu polskiego na terenach polskich okupowanych przez Związek Radziecki w latach 39-41. Także zagłada ludności polskiej na tych terenach okupowanych przez Związek Radziecki przez pierwsze dwa lata, którą mamy do czynienia z rozkazem katyńskim na 22 tysiące Polaków, plus na ich rodziny, plus mamy 4 masowe deportacje w głąb Związku Radzieckiego, tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej Polskiej. I tak należy dzisiaj rozumieć Katyń. Poza tym Katyń również jest symbolem eksterminacji patriotycznych środowisk polskich przez ludzi Moskwy w okresie stalinowskim. Dlatego, że Katyń nie jest wydarzeniem unikalnym w naszej historii. Proszę pamiętać, że był poprzedzony operacją polską mordowania Polaków na terenach Związku Radzieckiego w 1937, a następnie po Katyniu mamy w 1946 nierozwiązaną do dzisiaj operację augustowską, która wpisuje się w tą samą logikę mordowania Polaków przez naszych sąsiadów. I tutaj właśnie mówiąc o symbolice Katynia, Katyń nie skończył się wraz z zakończeniem wojny, Katyń miał swoją kontynuację w okresie, szczególnie w okresie stalinowskim, kiedy jak wiadomo Rosjanie, którzy przyjechali do Polski wraz z Armią Czerwoną, obsadzili swoich ludzi na pozycjach ministerialnych i mieli tak zwanych Rosjan pełniących obowiązki Polaków, nadzorujących Polaków, i szczególnie wszystkie ministerstwa siłowe były pod kontrolą Rosjan działających bądź pełniących obowiązki Polaków. To musi być jasne dla nas, dlatego że to jest do dzisiaj ponosimy tego konsekwencje. Także ten system, jaki został stworzony po wojnie, to był system kontrolowany przez Rosjan i nastawiony na eksterminację polskich patriotycznych elit. Czyli co? Kontynuacja Katynia. Nie oszukujmy się. Okay? Katyń trwał, Katyń zaczął się dawno temu, trwał i jest z nami do dzisiaj. I dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że w czasie okresu stalinowskiego i generalnie w czasie okresu epoki PRL-u była tak zwana inżynieria społeczna, gdzie awansowano warstwy prokomunistyczne, a marginalizowano systematycznie, eksterminowano i marginalizowano środowiska patriotyczne, które doprowadziły do odrodzenia Polski po I wojnie światowej. To był wróg numer jeden przez ten cały okres naszej współczesnej historii. Środowiska patriotyczne, które były symbolem zwycięstwa i odrodzenia się narodu polskiego. I dlatego właśnie i chciałam zwrócić uwagę, że problem, z jakim się borykamy do dzisiaj, to właśnie jest eliminacja niepodległościowych dążeń narodu polskiego poprzez eliminowanie środowisk patriotycznych. I teraz tak, mówimy dużo o żołnierzach wyklętych. Chciałam zwrócić uwagę, jakimi hasłami uzasadniano mordowanie żołnierzy wyklętych. Wróg ludowego państwa polskiego, za plutę karły reakcji, siły kontrrewolucyjne, zdrajcy, faszyści i antysemici.
to są te hasła, które w okresie stalinowskim pozwalały komunistom mordować polskich patriotów, którzy walczyli w powstaniu warszawskim, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej. I traktowano ich na równi z hitlerowcami i wsadzano do tych samych cel i skazywano na śmierć z tych samych dekretów, z których skazywano na śmierć zbrodniarzy hitlerowskich. Tak traktowano polskich patriotów, którzy z hitlerowcami walczyli. I czym to jeszcze uzasadniano? Uzasadniano to właśnie za pomocą pewnych dekretów i cały czas delegitymizowano, czyli dyskredytowano tak zwaną starą Polskę, bo co? Bo budowano nową Polskę, nowoczesną Polskę, postępową Polskę. W imię postępowej Polski mordowano powstańców warszawskich. I teraz tak, przychodzi okres Solidarności, to już są nasze czasy, my jesteśmy pokoleniem reprezentującym właśnie ludzi Solidarności, byliśmy jednymi z nich, walczyliśmy. I tutaj chciałabym, to jest bardzo ciekawe, ja na przykład osobiście, mimo że jestem przedstawicielem pokolenia solidarnościowego, nie znam tej historii tak, jak powinnam. I się właśnie sama nauczyłam dużo, przygotowując ten slajd. Bo o co chodzi? W momencie, kiedy powstała Solidarność i siły komunistyczne starały się ją zlikwidować, to używały pewnych metod. I te metody to były po pierwsze prowokować konflikty, aby zniechęcać, ja mówię o 81 rok, prawda, przed stanem wojennym, jak przygotowano się do wprowadzenia stanu, jak ekipa Jaruzelskiego przygotowywała się do zlikwidowania Solidarności. Czyli prowokować nieustanne konflikty, żeby społeczeństwo zmęczyć. Następnie, jak już są strajki, wybuchają strajki, to piętnować te strajki jako solidarne warcholstwo. Następnie należy cały czas społeczeństwu mówić, że polska sytuacja kładzie się cieniem na postępowe siły międzynarodowe. Prawda? Czyli znowu ta wizja tego postępu i powiedzmy zacofania, że ten rząd, to państwo, to jest ten postęp, a ten ciemny lud to jest to zacofanie. Prawda? I co jeszcze? Solidarność, czarna reakcja. Nawet muszę państwu powiedzieć, że znalazłam cytaty, gdzie członkowie Komitetu Centralnego w Moskwie nazywają Wałęsę faszystą. Ha! Fascynujące. I oczywiście u podłoża tej walki ideologicznej z Solidarnością była właśnie to ochrona, rzekoma ochrona państwa polskiego, czyli powoływanie się na dobro państwa. To są wszystko mechanizmy, jakie używał Jaruzelski do zwalczania Solidarności przed wprowadzeniem stanu wojennego. I co jest bardzo ciekawe, to jest taki, ja tu dałam w tej druga część slajdu, że program ambasadora NRD z grudnia 81 roku, ale to było jeszcze przed wprowadzeniem, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. I to się znajduje w archiwach niemieckich. Sprawozdanie z rozmowy z jednym z czołowych doradców Solidarności. I zresztą to jest w filmie Generał idzie na wojnę. Tak, i to stąd wzięłam. Czyli konfrontacja już jest nieuchronna, no bo to jest grudzień, czy 80. Aparat Solidarności musi być zlikwidowany. I po konfrontacji Solidarność mogłaby na nowo powstać. I to jest bardzo ważne, bo to są problemy, z którymi spotykamy się z pokolenia na pokolenie. Okay? To jest esencja naszego problemu. I co ten doradca Solidarności mówi? Że Solidarność może się odrodzić, ale bez programu gdańskiego, czyli bez tych punktów, które Solidarność jako żądania sformułowana. A te punkty, esencją tego była niezależność, prawda? Bez Matki Boskiej w klapie, czyli co? Czyli bez religii, bez kościoła, bez wiary katolickiej, czyli bez tego elementu niezbędnego polskości. Bez politycznego oblicza, czyli bez roszczeń, bez oczekiwania dojścia, powiedzmy, żeby nie miała wpływu na polityczne rozstrzygnięcia w kraju, czyli bez ambicji sięgnięcia po władzę, prawda? Czyli znowu to, żeby ten głos narodu polskiego nie doszedł do władzy. I to jest naprawdę, tak naprawdę esencja tego, o co we wszystkim chodzi.
Ach, no i co, mamy okrągły stół, 89. Jesteśmy w 89 i jak wiemy, to wszyscy wiemy, komuniści dostają gwarancję bezpieczeństwa zachowania wpływów na przyszłość. I następuje integracja elit komunistycznych z częścią elit solidarnościowych. W efekcie tego jak gdyby dogadania się rząd Jana Olszewskiego jest nie do zaakceptowania, bo jest spoza układu, prawda? Wymyka się tym ograniczeniom okrągłego stołu i niejako idzie w kierunku tych czterech punktów, które są zabronione, dlatego musi być zlikwidowany. I co następuje obalenie rządu, rządy postkomunistyczne i w trakcie w tym okresie można powiedzieć, że esbecja pomalutku zaczyna przechwytywać kontrolę nad naszymi mediami i nad naszą świadomością. Pan Urban, główny propagandista komunistyczny, za kulisami dochodzi do władzy i kształtuje swoich następców. I co? I w efekcie mamy zwalczanie polskiej historii i kultury, zwalczanie kościoła katolickiego i religii, zwalczanie polskich tradycji i patriotyzmu. Dzisiaj to widzimy, ale to trwało, to się nie zrobiło z dnia na dzień. Ta praca u podstaw postkomunistycznych elit była zakulisowa i dopiero dzisiaj daje pełne efekty i daje owoce. I krótko mówiąc, i co mamy dzisiaj? Znowu powołują się na postępowe siły, nowoczesność, modernizację i progres. I teraz z 89 robimy taki duży skok na 2005. Ja to uważam istotny rok dla nas. Istotny rok, ponieważ w 2005 umiera papież w kwietniu. Na dwa tygodnie przed jego śmiercią Rosjanie ogłaszają, że umorzyli śledztwo katyńskie. To jest bardzo symboliczne, że właśnie w tym momencie, kiedy już było wiadomo, że są ostatnie dni papieża, Rosjanie uznali, że teraz można już to ogłosić, że jest śledztwo umorzone. I co jeszcze robią Rosjanie? Tego samego roku wprowadzają zastępując święto rewolucji październikowej, największe święto w Związku Radzieckim, zastępują świętem wygnania Polaków z Moskwy. Czyli stawiają swojemu narodowi Polaków jako wroga numer jeden. I jednocześnie, ale co się dzieje w kraju? W kraju w 2005 roku najpierw w wyborach prezydenckich dochodzi do władzy Lech Kaczyński, czyli ta opcja Solidarności, która nie poszła na kompromis i współpracę z komunistami. Okay? Bardzo niebezpieczna opcja, bo ta opcja z tą Matką Boską w klapie dochodzi do władzy. Tu chciałam zwrócić uwagę, że prezydent Kaczyński przegrał pierwszą turę wyborów, żebyśmy było jasne, i dopiero w drugiej turze wygrał 54-46 ku zaskoczeniu wszystkich, i tutaj jest cytat jego, przez kolejne 10 dni wieszczono zwycięstwo Tuskowi. Jeden sondaż dawał mu nawet 62-31%. Te fakty, właśnie ponieważ była tak niespodziewana wygrana Lecha Kaczyńskiego, to jest dowód na to, że nie można mówić, że Lech Kaczyński nie miał szans w 2010 roku. Historia mówi, że nawet jeżeli te sondaże wykazują takie absurdalne proporcje, to i tak miał szansę w 2010. Także nie jest prawdą, że nie było motywu, bo on i tak by nie wygrał. Proszę pamiętać, że to są takie fakty historyczne, które przeczą tym mitom politycznym, które nam się dzisiaj karmi. Druga rzecz, PiS także wkrótce po zwycięstwie prezydenta w wyborach parlamentarnych PiS dochodzi do władzy, okay? Zwycięża z Platformą. I tutaj znowu cytat z takiego ostatni wywiad Lecha Kaczyńskiego. Taka książka chyba, w każdym razie to jest cytat z tej książki. To Lech Kaczyński mówi, najpierw okazuje się, że jest 1-0 dla PiSu, a później przyszło 2-0, no bo wybory parlamentarne. I doszedł jakiś element psychologiczny, odnoszący się do Donalda Tuska, ale też do całej jego formacji. Oni po prostu niezwykle ciężko to znieśli.
trwały bardzo krótko. W 2007 roku PiS rezygnuje z władzy i oddaje rząd Platformie Obywatelskiej. W 2007 rząd Tuska dochodzi do władzy. I to jest bardzo istotny element, ten kryzys gruziński. Tu są dwa elementy. Jeden to jest wizyta przedstawicieli pięciu przedstawicieli państw Europy Centralnej plus przedstawiciela Sarkozy'ego jako przedstawiciela Parlamentu Europejskiego, gdzie oni jadą i w zasadzie swoją piersią ochraniają Gruzję przed inwazją, przed agresją rosyjską, prawda? I tutaj chciałam przeczytać cytat znowu Lecha Kaczyńskiego z jego wystąpienia w Gruzji właśnie w sierpniu, w tym momencie, kiedy on chroni tą Gruzję przed agresją rosyjską. I Lech Kaczyński wtedy mówi: sąsiedzi pokazali twarz, którą znamy od wielu lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego niedawno imperium wracają, że znów dominować będzie cecha tego regionu. Nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. Wszyscy poznaliśmy tą dominację. To nieszczęście dla Europy. To łamanie ludzkich charakterów. To narzucanie obcego ustroju. To narzucanie obcego języka. Ale dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do Unii i NATO zakończy czas rosyjskich apetytów. Ale okazało się, że to błąd, że tak nie jest. Ale potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli wartości, o które opiera się Europa, mają jakiekolwiek znaczenie. To jest cytat z Lecha Kaczyńskiego. I proszę Państwa, co się dzieje? Lech Kaczyński wraca do Gruzji 28 listopada. Chyba nawet mam tutaj, 23 chyba. W każdym razie wraca z okazji rocznicy rewolucji róż i wtedy jedzie w kierunku właśnie granicy, bo w sierpniu doszło do porozumienia, gdzie Rosjanie mieli, została wytyczona granica, poza którą Rosjanie nie powinni się posuwać. I oni cały czas tą granicę, tą umowę pogwałcili. Jak Lech Kaczyński przyjechał w listopadzie, to pojechał w kierunku właśnie tej granicy rosyjskiej i tam został zaatakowany i został ostrzelany. Jego konwój został ostrzelany. I tu mówimy o tym tak zwanym incydencie gruzińskim, prawda? Czyli ta próba zamachu przy granicy z Osetią w czasie wizyty prezydenta, to jest ten klasyczny, historyczny incydent próby zamachu na prezydenta. I teraz tak, 2000, ja do tego jeszcze wrócę, ja szczególną uwagę chciałam zwrócić, bo następny slajd będzie nawiązywał do tego właśnie ostrzelania. Ale teraz tam mieliśmy 2008 rok, tu mamy 2009 i to jest sierpień, gdzie przedstawiciele dziewięciu krajów Europy Centralno-Wschodniej stosują apel do prezydenta Obamy, gdzie piszą, że nasze nadzieje, że stosunki z Rosją się poprawią, nie ziściły się. Zamiast tego Rosja znów jest siłą rewizjonistyczną. Używa jawnych i tajnych sposobów wojny ekonomicznej. I ten apel o to, żeby Stany Zjednoczone wsparły Europę Środkowo-Centralną w tym przeciwstawieniu się imperialistycznej, można powiedzieć, agresji Rosji, podpisali w imieniu Polski Aleksander Kwaśniewski, Janusz Onyszkiewicz i Lech Wałęsa. To jest sierpień 2009. I teraz przechodzimy do uroczystości 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wielka uroczystość na Westerplatte. Macie Państwo głównych graczy tej uroczystości. I tutaj chciałam tylko przeczytać cytat z wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego na tej uroczystości. Westerplatte to symbol bohaterskiego oporu przeciw silniejszemu przeciwnikowi. Monachium to pakt, który wymaga refleksji. Między honorem a hańbą wybrano hańbę, a i tak nie unikniono wojny. Na zawsze, tak jak w przypadku Monachium, nie zawsze, tak jak w przypadku Monachium, daje to tak szybkie i tragiczne rezultaty.
ale z czasem takie rezultaty przychodzą zawsze. To wielka nauka dla całej współczesnej Europy i dla całego świata. Imperializmowi nie wolno ustępować, ani nawet skłonnościom neoimperialnym. I potem jeszcze przychodzi następny temat. Katyń to efekt zemsty za rok 1920, za to, że Polska odparła agresję. Można powiedzieć, że to komunizm. Nie, w tym wypadku to jest szowinizm. My Polacy mamy prawo do dostępu do prawdy o sprawach dla naszego narodu tragicznych i z tego nigdy zrezygnować nie możemy. Głęboko wierzę, że cała Europa idzie właśnie w tym kierunku. W kierunku pluralizmu, wolności, demokracji i prawdy. Proszę zauważyć, to są wartości, które wyznawał świętej pamięci Lech Kaczyński. Pluralizm, wolność, demokracja i prawda. 1 września, dwa tygodnie później, 17 września, polski Sejm obraduje na temat uchwały w związku z rocznicą agresji sowieckiej na Polskę. I w tej uchwale polski Sejm używa sformułowania, że Katyń to jest zbrodnia o charakterze ludobójczym. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w prawie międzynarodowym, jeżeli mówimy o zbrodniach prawa międzynarodowego, one mają swoją hierarchię. I ludobójstwo, czyli po angielsku genocide, to jest zbrodnia wszystkich zbrodni, czyli najwyższego gatunku zbrodnia. I ona polega właśnie na eksterminacji tak zwanych chronionych grup, czyli grup takich jak grupy etniczne, narodowościowe czy religijne. I Katyń jest zbrodnią ludobójstwa, ponieważ był skierowany przeciwko polskiej grupie narodowościowej. I takiej interpretacji przeciwstawia się Rosja. Rosja stara się umniejszyć znaczenia Katynia i traktuje Katyń jako zbrodnię stalinowską. Po prostu jedną z wielu zbrodni stalinowskich, które nie kwalifikują się jako ludobójstwo. I idzie walka, to znaczy idzie walka, którą my systematycznie przegrywamy, bo z punktu widzenia merytorycznego Katyń jest ludobójstwem, ale przy użyciu siły i politycznej Rosja nie pozwala nam tak mówić. Okay? Więc w momencie, kiedy polski parlament w uchwale stwierdził, że Katyń to jest zbrodnia o charakterze ludobójczym, to Rosjanie musieli nam pokazać, że im się to nie podoba. Okay? I co zrobili? Ta uchwała zbiega się ze zorganizowanym atakiem ze strony rosyjskiej na serwery polskich instytucji państwowych. Okay? W wyniku tego ataku powstaje Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe, tak zwany CERT. Okay? Ważna jest geneza tego właśnie zespołu. Dlaczego i kiedy on powstał? Warto o tym wiedzieć. I co się dzieje? Czyli to jest, mamy co? Mamy wrzesień 2009. Teraz skok do przodu i znajdujemy się w kwietniu 2010 roku. Co się dzieje? Okay? 5 kwietnia nastąpiło przerwanie zasilania zewnętrznego i pracy serwerów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stanęły windy i poczta internetowa. 7 kwietnia Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe, właśnie ten CERT, wydaje ostrzeżenie przed atakami ukierunkowanymi na pracowników instytucji administracji publicznej. Ostrzegają, że hakerzy podszywający się pod Estonię infekują polskie komputery. Gigantyczna awaria 9 kwietnia i co się dzieje 10 kwietnia? Polski MSZ zostaje całkowicie odcięty od poczty internetowej w wyniku poważnej awarii serwerów pocztowych. Teraz tak, dobrze też wiedzieć, że 9 kwietnia został wydany komunikat o zagrożeniu atakiem terrorystycznym samolotu jednego z krajów Unii Europejskiej. To jest kopia tego właśnie ostrzeżenia, notabene z Gazety Wyborczej, z tym, że ten tekst w tej chwili już został usunięty z internetu. I teraz tak, może niektórzy z Państwa słyszeli, ja robiłam takie badania i prezentowałam wykład na konferencji, drugiej konferencji smoleńskiej, gdzie analiza 4 katastrof lotniczych, w
których ginęły głowy państwa, dowodziła, że wszystkie te katastrofy były po latach, okazały się zamachami. Znalazłam pewne wspólne cechy tych katastrof, i więc miały one wszystkie... Aha, i co jest jeszcze bardzo ważne, że w katastrofie z 1986 roku, to jest katastrofa, w której ginie prezydent Mozambiku, Rosja przedstawia swoje uwagi do raportu RPA. Nie będę wchodziła w szczegóły, bo to było wcześniej publikowane. I co Rosja w swoich uwagach pisze, okej, w sprawie śmierci prezydenta Mozambiku? Cytat z rosyjskich uwag. Gdy katastrofa dotyczy śmierci głowy państwa, podejrzenie sabotażu jest zwiększone. Okej? Teraz tak, moja analiza tych katastrof wykazała pewne wspólne cechy, mianowicie wszystkie one miały miejsce w kontekście bezwzględnej walki politycznej, były poprzedzone próbami zamachu, ostentacyjnie zacierano ślady oraz nagminnie pomijano istotne dowody w sprawie, dokonywano zamachów bądź bezpośrednio, bądź poprzez stworzenie odpowiedniego zagrożenia dla samolotu. I walka polityczna uniemożliwiała przeprowadzenie rzetelnego śledztwa w normalnym trybie zaraz po katastrofie. Śledztwa były wznawiane w tych wypadkach w okresie od 15 do 40 lat po. I śledztwa w tych sprawach są, i wszystkie one dzisiaj wskazują na zamach, na sabotaż. I teraz tak, chciałam przejść do już takiego bardziej konkretnego kontekstu historycznego samej katastrofy. 5 luty 2010 Rosja ogłasza swoją nową, najświeższą, najnowszą doktrynę wojskową. I Państwo, którzy oglądacie telewizję Republika, na pewno słuchaliście wywiady, było dużo ciekawych wywiadów na ten temat właśnie z panem generałem Koziejem. Ale zanim do tego dojdziemy, co Rosja deklaruje w 2010 roku? Stwierdza, że przede wszystkim potwierdza swoje dążenia do wyłącznych wpływów na obszarach dawnego ZSRR, jak również do kontrolowania strefy buforowej Europy Środkowo-Wschodniej. Oni to oficjalnie mówią, okay? Że oni zamierzają powrócić do stanu, jaki był sprzed 90 rokiem. To jest ich oficjalna doktryna. I za główne zagrożenie uznają nie Chiny, nie Wschód, nie tamte dalekie tereny, tylko właśnie tutaj Europę. Okay? I konkretnie mówią, że dążenie do nadania potencjałowi NATO zasięgu globalnego jest ich największym zagrożeniem i że zbliżenie infrastruktury wojskowej państw NATO do granic Rosji jest ich kolejnym największym zagrożeniem. No i oczywiście rozszerzenie NATO na wschód jest wymieniane w pierwszej kolejności jako zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej. I teraz tak, jest ciekawy punkt w tej właśnie rosyjskiej doktrynie wojskowej, to jest artykuł 22, który mówi, zastrzega możliwość użycia konwencjonalnej broni precyzyjnego rażenia w ramach realizacji przedsięwzięć mających na celu strategiczne wstrzymanie się przed użyciem siły. I generał Koziej właśnie w wywiadzie w telewizji Republika, teraz niedawno, zapytany, jak należy to interpretować, ten właśnie punkt, powiedział: dla Polski akcje wojskowe z zaskoczenia są najbardziej niebezpieczne. Mogą być one użyte po to, aby wywrzeć presję polityczną, aby powiedzieć: słuchajcie się nas. Rosja, przyjmując kurs budowy imperialnej pozycji, przyjęła metodę budowy swojej siły w przeciwieństwie do sąsiadów, w konfrontacji z sąsiadami, a nie przy współpracy. Generał Koziej jest obecnie urzędującym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Więc w kontekście chociażby tej doktryny wojskowej rosyjskiej, powstaje pytanie, czy tragedia smoleńska mogła być atakiem, aktem wojennym. I teraz co Rosjanie mówią w swojej doktrynie wojskowej? Oni mówią w ten sposób, że wdrożenie środków wojny informacyjnej w celu osiągnięcia efektów politycznych bez użycia siły militarnej jest jak gdyby pierwszym etapem wojny.
a drugim jest zapewnienie pozytywnej reakcji na ewentualne użycie siły. Ok? I tu chciałam wrócić do raportu gruzińskiego, o którym wspominałam, prawda? Czyli tego czyli jeszcze raz przypomnijmy sobie, w sierpniu jest wizyta tych pięciu przedstawicieli krajów w Europie Centralnej i nasz prezydent wraca do Gruzji w listopadzie, 23 listopada. I tam następuje próba zamachu na Lecha Kaczyńskiego. I co się dzieje? ABW, tak, wydaje raport w sprawie próby zamachu na prezydenta. Następnego dnia, w ciągu jednego dnia, próba zamachu 23, a raport jest gotowy 24. I został podpisany przez Krzysztofa Bondaryka. I raport ten za najbardziej prawdopodobne wersje próby zamachu uznaje rosyjskie stanowisko, iż była to prowokacja gruzińska i oskarża prezydenta Lecha Kaczyńskiego o lekkomyślność. Jest raport ten jest sprzeczny oczywiście ze zeznaniami prezydenta i osób mu towarzyszących. Niemniej raport ten zostaje następnie wykorzystany przez raport MAK do obciążenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego winą za katastrofę smoleńską. W związku z tym jest uzasadnione pytanie, czy raport gruziński został sporządzony w celu osiągnięcia z góry określonych efektów politycznych we wojnie informacyjnej, aby przygotować opinię publiczną na użycie siły. Jeżeli Państwo chcecie, ja mogę cofnąć ten slajd. Okej, tu jest u góry. U góry są pewne założenia doktryny wojskowej rosyjskiej. Wojna informacyjna w celu przygotowania społeczeństwa na użycie siły. Cytat, prawda? Tu mamy raport gruziński, który buduje grunt na zarzuty, jakie następnie są postawione prezydentowi Kaczyńskiemu w raporcie MAK. I tutaj mam taką dość skomplikowaną ten slajd, ale chciałam zwrócić uwagę szczególnie na tą część. Wróćmy do tego raportu gruzińskiego przygotowanego następnego dnia, 24 listopada, podpisanego przez pana Bondaryka. Jakie są zarzuty przeciwko temu raportowi? Przede wszystkim ten raport przecieka do prasy natychmiast, okej? Okay? Czyli ten raport nie jest na użytek wewnętrzny, ten raport jest na użytek społeczeństwa. I teraz tak. Ten raport nie zawierał żadnej profesjonalnej analizy zdarzeń. Opierał się wyłącznie o materiały prasowe rosyjskie. Nie zawierał samodzielnych ustaleń polskich służb specjalnych. Nie uwzględniał informacji pozyskanych z centrów terrorystycznych innych państw. I również nie zawierał żadnych rekomendacji co do środków zapobiegawczych na przyszłość. Okej? Także był to czterostronicowy dokument, którego główną tezą było to, że była to prowokacja gruzińska i odpowiedzialnym za to zajście jest Lech Kaczyński, ponieważ był lekkomyślny i brawurowy. Także, tak jak mówię, przeciek do prasy natychmiast. I w wyniku tego właśnie raportu gruzińskiego nastąpiła bezprecedensowa nagonka medialna na prezydenta w celu wykreowania jego wizerunku jako lekkomyślnego prezydenta. Wizerunek ten następnie został wykorzystany do obciążenia prezydenta winą za katastrofę smoleńską. Także można powiedzieć, że raport gruziński zapewnił mechanizm kontroli społecznej na reakcję użycia siły. Jest to racjonalne. Dlatego pytanie, strategiczną rolę raportu gruzińskiego w wojnie informacyjnej potwierdza raport MAK, który opiera swą analizę na tezie lekkomyślności prezydenta i buduje wnioski końcowe wokół tej tezy. I teraz może troszkę o wojnie psychologicznej, okej? Okay? To jest też dość skomplikowany slajd, ale krótko mówiąc, wojna psychologiczna przede wszystkim jest ukierunkowana przeciwko ludności cywilnej i jej świadomości.
Okej. Okay. I dla Rosji, jaki jest cel takiej wojny psychologicznej? Pozyskanie danej społeczności do realizacji własnych celów strategicznych. Okej. Okay. Krótko mówiąc, celem wojny psychologicznej jest oddziaływanie na świadomość tak, aby przeciwnik działał wbrew swojemu interesowi. I teraz następne moje slajdy, które będę pokazywała, będą dotyczyły różnych form wojny psychologicznej, okej? Okay? I tutaj będę mówiła o strategii wirusa, o strategii wykluczeń, o strategii historycznej, o roli mediów i o mitach politycznych. To jest jak gdyby następna sekcja mojego wystąpienia, ale to już będzie prawie że ostatnia. Okej, okay. Więc teraz tak, więc strategia wirusa została opisana w piśmie Fronda numer 60 z 2011 roku. Jest to strategia, która jest zawarta w podręcznikach psychologii Akademii Wojskowej Rosyjskiej. I autorem tego opracowania był pan Lisiczkin, okej? Okay? Każdy może z Państwa zajrzeć i sobie przeczytać. I on mówi, że na czym polega strategia wirusa? Do wnętrza organizmu przeciwnika wprowadza się czynnik analogiczny do wirusa, który przenika do świadomości środowisk władzy. Wtapia się w grupy opiniotwórcze. Okay? A oprócz osadzenia swoich ludzi w sferze ideologii oraz w strukturach władzy, należy również promować idiotów, karierowiczów oraz bezideowców, a także tych, którzy reprezentują nurty prowadzące państwo w ślepy zaułek. Ja muszę tutaj dodać, że problem naszych więzień CIA, z jakim się borykamy jako państwo, no niestety jest wynikiem liderów, którzy można ich nazwać bezideowców. Teraz następny aspekt. A każda infekcja wirusowa ma swój okres uśpienia, a następnie ostrą fazę choroby, czyli stan zaburzenia stabilności. Jeżeli więc chcemy doprowadzić do zmiany istniejącego porządku społecznego, należy najpierw wprowadzić społeczeństwo w stan permanentnej niestałości. I to jest to, z czym my dzisiaj mamy do czynienia. Jesteśmy właśnie w okresie, na etapie chaosu, prawda? Następna strategia wojny psychologicznej to jest strategia wykluczenia, o której również pisze pan Lisiczkin. I on mówi, że właśnie zdatne poczucie przynależności do danej grupy pozwala programować wykluczenie społeczne określonych środowisk. I to budowa niepoczucia wyższości lepiej wykształconych nad szarą masą niecywilizowanych autochtonów. To przecież jest nasza rzeczywistość codzienna, prawda? Nie możemy dotknąć tego problemu, prawda? My jesteśmy tymi wykluczonymi, tymi właśnie niecywilizowanymi autochtonami. Ale Lisiczkin zwraca uwagę na jedną ciekawą rzecz, proszę Państwa. I tu jest nasza nadzieja dla tych wykluczonych moherowych beretów. Pisze, że najbardziej podatną na manipulację częścią społeczeństwa jest inteligencja, ponieważ ona myśli pewnymi uogólnionymi pojęciami i symbolami i założeniami. I ponieważ ma tą zdolność uogólnień, to jest najbardziej podatna na operacje, na działanie symbolami. I on twierdzi, że właśnie dotyczy to ludzi wykształconych z wielkich miast. Możecie Państwo mnie podejrzewać, ja to wymyśliłam. Nie, to naprawdę jest napisane w rosyjskiej, powiedzmy sobie, w rosyjskim poradniku wojny psychologicznej. A autorem tego jest pan Lisiczkin. To aż jest śmieszno-tragiczne, prawda? Następnym narzędziem walki psychologicznej jest wojna historyczna, polityka historyczna. Czyli to, że nam nie wolno mówić, że Katyń to ludobójstwo. Prawda? Mamy o tym zapomnieć. I to ma być po prostu jedna z wielu tamtych zbrodni, których tam była cała masa. A w ogóle to nie pytać, nie dochodzić, zapomnieć. Okay? Taki jest przykaz z Moskwy dla nas. Okay? Przykaz.
I teraz co pisze Lisiczkin, okej? Okay? Co oni według wśród swoich, co oni uważają tak naprawdę, okej? Okay? Człowiek w swym życiu opiera się nie tylko na tym, co go otacza w teraźniejszości, lecz też na przeszłości, która oddziałuje na jego podświadomość. Czy my chcemy słuchać o Katyniu, czy nie, to Katyń jest w nas. Okay? I tego nie unikniemy, tak długo, jak mówimy po polsku. I teraz, co oni dalej mówią? Przeszłość historyczna to podstawa jedności każdego narodu jako zwartej społeczności. Wojna historyczna polega na nadszarpnięciu jedności narodu poprzez działania informacyjne mające na celu moralną likwidację wszystkich bohaterów, osobistości lub wydarzeń będących źródłem dumy narodowej. Na przykład narzędziem tej walki jest dokonywanie diabolizacji, czyli poniżania, bądź kanonizacji, bądź wynoszenia na piedestały pewnych postaci w określonych okresach historycznych za pomocą mass mediów. Okay? I tu chciałam właśnie nawiązać jako przykład wojny historycznej, z którą mamy do czynienia każdego dnia. To jest artykuł ze stycznia tego roku z Gazety Wyborczej. Okay? To jest artykuł pod tytułem Muzeum Powstania Warszawskiego kontra Kopernik, kontra Muzeum Kopernika. I autor tego artykułu oburza się, że jest większe zainteresowanie Muzeum Powstania Warszawskiego niż Muzeum Kopernika. Bardzo mu się to nie podoba i pisze tak, że spór, jaki dzieli dziś polskie społeczeństwo, to spór między historyzmem a modernizmem, między postpamięcią a nowoczesnością, między wiarą w przeszłość a wiarą w przyszłość. To jest przykład walki historycznej, a w wojnie psychologicznej z naszym narodem. Tylko pytanie, dlaczego Gazeta Wyborcza tą wojnę prowadzi? Bo Ruska jest. Gazeta Wyborcza, przedstawiciel środków masowego przekazu, prawda? I teraz co Rosjanie, jak Rosjanie widzą, traktują i używają środki masowego przekazu? Za pomocą środków masowego przekazu można z niezrównanym mistrzostwem stworzyć kurtynę fałszu, kurtynę iluzji. Okay? I to tak, że nikt nie będzie w stanie odróżnić prawdy od kłamstwa, rzeczywistości od fikcji. Znajdując się w świecie oderwanym od rzeczywistości symboli, ludzie mogą występować przeciwko własnemu interesowi. Realność schodzi na drugi plan. I w takim wypadku człowiek traci swoją wolność. Jednoczesne rozpowszechnianie zaprzeczających sobie i wykluczających się światopoglądów narusza stabilny świat wartości, rodzi obojętność i apatię, wywołuje bezkrytycyzm i powoduje społeczną dezorientację. Człowiek masowy jest człowiekiem impulsywnym. Percepcja kształtowana jest nie dzięki książce, lecz dzięki kulturze ekranu. I większe wrażenie robi niesolidnie udokumentowana analiza, lecz pełne energii i pewności, choćby pozbawione dowodów, mocne stwierdzenia. Krąbnęło to. Teraz narzędziem mediów w wojnie psychologicznej, narzędziem mediów są mity polityczne. I proszę Państwa, to jest fascynujące, bo właśnie wyczytałam w różnych lekturach tu socjologów, to oni są specjaliści, mam nadzieję, że poprą to. Okazuje się, że narody pierwotne posługiwały się właśnie mitami, mitologią. To przecież od 4000 lat ludy, społeczeństwa właśnie można powiedzieć, że są organizowane wokół mitów.
I co się okazuje, że człowiek współczesny jest tak samo podatny na mity, jak człowiek pierwotny. I co jest jeszcze ciekawe, że ludzie, którzy są tak zwanymi ateistami, którzy nie wierzą w Boga, okay, nie, oni mogą nie wierzyć w Kościół, nie wierzyć w Boga, ale to nie znaczy, że oni nie są podatni na mity. Oni są tak samo podatni na mity, jak ludzie wierzący. Także to jest ciekawe rozróżnienie. I dlaczego mity polityczne są dla nas dzisiaj tak ogromnie ważne? Okay? Dlatego, że to są pewne, znowu, zalecenia w wojnie psychologicznej autorstwa pana Lichciczkina. I warto, żebyśmy o tym widzieli. Okay? To jest bardzo ważne, dlatego że następny slajd będzie dotyczył tak zwanej operacji Binienda, która będzie wykorzystywała te właśnie narzędzia do zniszczenia wizerunku profesora Biniendy. Więc co mówi Lisiczkin? Co Lisiczkin jaka nas uczy? Zawsze mówcie prawdę, ale nigdy nie mówcie całej prawdy. Każde oddziaływanie społeczne wymaga określonego dozowania prawdy. Dopiero na tym tle mogą pojawiać się niezbędne porcje fałszywych danych. Na podstawie prawdziwych faktów stwarza się fałszywą strukturę informacyjną. Stworzone w ten sposób formy noszą nazwę mitów politycznych. Najbardziej skuteczną forma mitu polega na, po pierwsze, rozczłonkowaniu danego zjawiska, po drugie, wypreparowaniu z niego niektórych danych, po trzecie, utożsamieniu ich z samym zjawiskiem. W skali społecznej stosuje się metody zmieniające mapę świata, czyli nasz światopogląd, okay? Czyli nasze rozumienie świata, jak go zmienić. Zmienia się za pomocą wprowadzenia do świadomości społecznej mitów politycznych. Czyli te mity polityczne odgrywają niezwykle istotną rolę w naszym rozumieniu świata i w naszych postawach, kreowaniu naszych postaw. Mit osiąga swoje apogeum, czyli swój szczyt, kiedy człowiek staje twarzą w twarz z nieoczekiwaną i niebezpieczną sytuacją. W historii ludzkości zwracano się w kierunku magii tylko wtedy, gdy człowiek stykał się z zadaniem, które przekraczało jego możliwości. Rola magii i mitologii jest w pełni adekwatna także wobec wysoko rozwiniętych społeczeństw współczesnych. W sytuacjach krytycznych człowiek zawsze chwyta się rozpaczliwych środków, takich jak właśnie mity. Dzisiejsze mity polityczne są właśnie takimi rozpaczliwymi środkami. I tu właśnie przejdę do tej operacji Binienda. Jak Państwo wiecie, 17 września, i zwracam uwagę na datę, bo to jest ważne, 17 września 13 roku Gazeta Wyborcza publikuje słynny artykuł pod tytułem Trzej zamachowcy. I ten artykuł po pierwsze jest przestępstwem, ponieważ odwołuje się do zeznań, jakich trzech profesorowie udzielili Polskiej Prokuraturze Wojskowej. A zeznania te były informacją niejawną, okay? I w związku z tym publikowanie czegokolwiek, co dotyczyło materiałów niejawnych ze śledztwa smoleńskiego, było przestępstwem w świetle polskiego prawa karnego. Okay? Niektórzy z Państwa nie wierzą, ale taki jest konkretny paragraf, do którego można się odnieść. I ten problem został natychmiast, jak gdyby temu problemowi zaradziła natychmiast Polska Prokuratura Wojskowa, ponieważ w dniu, kiedy się ten artykuł pokazał, to prokuratura ujawniła zeznania świadków. W związku z tym one przestały być tajne i dlatego nie doszło, dlatego w momencie, kiedy PiS złożył zawiadomienie o przestępstwie, to już nie było przestępstwem, bo materiał już był jawny. Okay? I teraz tak, ten artykuł opierał się częściowo na prawdzie, tak jak uczą mity polityczne, ponieważ prawdą było, że trzech profesorów zeznawało w śledztwie smoleńskim przed Polską Prokuraturą Wojskową.
oni trzej, profesor Ronda, Obremski i Gnięta, rzeczywiście zeznawali, prawda? Prokuratura ujawniła momentalnie tego samego dnia ich zeznania, ale zablokowała imiona i nazwiska, także nie można było powiedzieć, które zeznanie przypisuje się komu, aczkolwiek specjaliści oczywiście wiedzieli, bo po tekście można się zorientować. Niemniej formalnie zeznania, tekst był ujawniony, ale anonimowo. Anonimowo, okej? Każde zeznanie zawierało od 8 do 12 stron, także to było sporo tego tekstu, okej? I ten artykuł, esencją tego artykułu było, że eksperci Macierewicza nie mają żadnych kompetencji ani żadnych dowodów na swoje tezy. To był przekaz, to był ten mit polityczny, który ten artykuł stworzył. Okay? Do tego ten artykuł był, taki był cel tego artykułu, że ci ludzie nie mają żadnych kompetencji ani żadnych dowodów. Okay? I teraz tak, czyli to było kłamstwo, bo ja zaraz pokażę na następnym artykule, dlaczego to było kłamstwo, jak również była to defamacja, czyli było to, był to atak na dobre imię tych profesorów, prawda? I proszę Państwa, co jest tak bardzo tragiczne, mnie szczególnie osobiście boli, ale myślę, że powinno nas wszystkim dać do myślenia, okej? Okay? Artykuł ukazuje się 17 września. Natomiast 13 grudnia ten artykuł wygrywa w konkursie Nagroda 2014 Grand Press w kategorii News za najlepszy news roku. Okay? Czyli ten paszkwil, który się który jest kłamstwem i który się opiera na przestępstwie, zdobywa tytuł najlepszego newsa roku 2013. Okay? I tu pokazuje, że przedstawiciele następujących mediów przyznali temu artykułowi ten honorowy tytuł. To jest Gazeta Wyborcza, TVN, TVP1, Radio Z, Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio, Gazeta Prawna, Miesięcznik Press, Polsat, RFM FM i Ekspres Ilustrowany. To jest grono jurorów, które ten paszkwil oparty na kłamstwie i przestępstwie nominuje jako najlepszy news roku. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo te wszystkie media są w czyimś ręku i służą do jakiegoś celu. A ten cel, to chciałam przypomnieć te cztery punkty tego slajdu Solidarności. I teraz, dlaczego to jest kłamstwo? Dobrze? A więc tak, mamy rzekome cytaty, dlatego że to jest ten artykuł, który mówi sklejałem modele papierowe samolotów. Sklejałem modele, prawda? No, można umrzeć ze śmiechu. Widziałem wybuchy. Ha, ha, ha! Cała Polska się śmiała z ekspertów Macierewicza. Bo co? Bo oni widzieli wybuchy, dlatego są eksperci. Prawda? Można umrzeć ze śmiechu. Czyli bardzo malownicze cytaty w tym tytule, prawda? Wszyscy je znamy, każdy z nas je słyszał, okej? Okay? I co się okazuje? Że takie sformułowania nie padły w żadnym z tych zeznań, okej? Okay? One nie istnieją. One nie istnieją. I tylko, że nikt z Państwa nie zada sobie tego trudu, żeby te 30 stron przeczytać i poszukać, okej? Okay? Słucham? Czytałem, prokuratura udostępniała, można było wejść na internet tak. I przeczytać, co mówią profesorowie i zobaczyć, jak... No właśnie, ale proszę Państwa... Ale nikt tego nie robi, ludzie... Ale poczekajmy, jedźmy dalej, okej? Okay? Jedźmy dalej. Więc teraz tak. Po pierwsze, cytaty nie są cytatami, okej? Okay? Po drugie, te cytaty w tytule to luźna parafraza zeznań i tylko jednego świadka z trzech. Ok? I teraz co się dzieje? Pani autorka Kublik na podstawie prawdziwych faktów, czyli rzeczywiście zeznawali, stworzyła fałszywą strukturę informacyjną, manipulowała zeznaniami świadka numer dwa, aby wykreować irracjonalny,
prosty mit polityczny. Ha, 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 sklejali samoloty. Ha, ha, widzieli wybuchy. W ten sposób zdyskredytowała, można powiedzieć, przynajmniej miała zamiar zdyskredytowania wszystkich ekspertów pana Macierewicza za jednym zamachem. Okej? To jest, że tak powiem, mechanizm tego newsa, artykułu roku w Rzeczpospolitej Polskiej numer 3. I teraz warto wiedzieć, że te cytaty, które zostały stworzone na podstawie zeznań świadka numer 2, to trzeba wiedzieć, że ten świadek numer 2 to jest profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, światowej klasy specjalista z zakresu mechaniki materiałowej oraz wytrzymałości konstrukcji lotniczych i mostowych. Jest to człowiek honorowy Międzynarodowej Organizacji Struktur Przestrzennych i Konstrukcji Powłokowych. Czy Państwo o tym wiedzieliście? No właśnie. Okej, okay. No właśnie. Bo jego kompetencje w Waszym przekonaniu sprowadzają się do tego, że on widział wybuchy i kleił modele, jak był dzieckiem. Okej? Okay. I teraz chciałam przeczytać tutaj konkretne cytaty, na podstawie których stworzono te hasła tak zwanych mitów politycznych. Więc ten cytat, sklejałem modele, okej? Okay? Ten profesor, to jest profesor Obrecki, okej? Okay? Specjalista od wytrzymałości konstrukcji lotniczych. On mówił między innymi w swoich długich zeznaniach, mówi, że już od kilkuletniego chłopca interesowałem się bardzo lotnictwem, modelarstwem lotniczym. Nawet zdarzało się, że na święto lotnika siedziałem w samolocie bojowym w Białej Podlaskiej w pobliżu miejsca, gdzie się urodziłem. To jest ten fragment, na podstawie którego Państwo się dowiedzieli, że jego kompetencje polegają tylko na tym, że sklejał modele samolotów. Okay? Także chciałam po prostu, żebyśmy mieli jasność, jak nami manipulują czołowe, światowe, postępowe media dzisiaj. I w jakim celu? I teraz tak. I teraz coś, co nas wszystkich bardzo dotyczy. Okay? Coś, co jest dla nas bardzo trudne i bolesne. Szczególnie dla nas, dlatego że my, profesor Winięta, wielu niezależnych profesorów, którzy pracują nad tą sprawą z potrzeby sumienia dla dobra ojczyzny. Okay? I jesteśmy bardzo często oskarżani. I takim bolesnym dla nas oskarżeniem jest to, że dzielimy naród. Dlatego, że nasza siła jest w jedności. I najbardziej bolesnym tym oskarżeniem to jest to, że to, co robimy, to jest na szkodę naszego narodu. Okej? Okay? I to nie jest nam obojętny taki zarzut. My o nim bardzo często myślimy. I dlatego cały czas się zastanawiamy, dlaczego dochodzi do takiego ogromnego podziału. I dlaczego mamy taki problem, przed jakim stoimy. I dlatego zrobiłam taki research, czyli taką analizę trochę wychodzącą poza ramy prawne jako prawnika, bo staram się zgłębić źródła tego naszego dramatycznego podziału, okay? I tego, że nie jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać i tego, że argumenty naukowe mogą być przyjmowane w tej sprawie wszędzie na całym świecie, tylko nie w Polsce z jakiegoś powodu. I teraz właśnie, dlaczego tak się dzieje? I tu są kilka jest takich punktów, dlaczego mamy taki ogromny problem. Po pierwsze, specjaliści, socjologowie stwierdzają, że generalnie, jeżeli mamy do czynienia ze zjawiskiem społecznym, który kojarzy nam się ze śmiercią i traumą, to tego typu myśli rodzą dyskomfort i poczucie zagrożenia. I to jest nasza ludzka natura. Prawda? Nasze myśli o Katyniu, nasze myśli o dramacie związanym z wiekami walki o tożsamość i niepodległość, z naszym sąsiadem wschodnim. To są myśli, które przynoszą poczucie zagrożenia. Okay? Naturalne, zrozumiałe. Następnie, poza tym co?
odczuwamy dramatyczny dysonans poznawczy. Oraz ten dysonans poznawczy powoduje, że to też powoduje pewne poczucie zagrożenia nas samych i poczucie zagrożenia naszej wartości. Tak zwany self-esteem. Okay? No bo jak? Bo tutaj rząd mówi, że było tak i piloci i tak dalej. W zasadzie w problemie smoleńskim to te nasze poczucie wartości jest zagrożone, czy weźmiemy wersję oficjalną, czy weźmiemy wersję zespołu parlamentarnego, dlatego że wszędzie u podłoża tego jest nasz własny problem. Rzeczywiście bije nas w to poczucie własnej wartości. Poza tym co? To poczucie zagrożenia rodzi niepokój, rodzi agresję i rodzi reakcje obronne. Czyli ci wszyscy ludzie, którzy wysyłają masowo paszkwile na uczelnie niezależnych naukowców, jak mojego męża i innych, prawda? Niektórzy z nich robią to zawodowo i są za to płaceni, ale są też ochotnicy, którzy straszą i to też nas bardzo boli. Ale może ja staram się ich zrozumieć. I wydaje mi się, że może właśnie to, że my mówimy, że wersja oficjalna jest nieprawdziwa, powoduje poczucie zagrożenia, które rodzi agresję i rodzi reakcje obronne. I może te e-maile, które od czci i wiary odsądzają profesora Biniendę, są reakcją obronną. Nie wiem, pytam, zastanówmy się. I następnie... I mamy jeszcze z innym problemem do czynienia. Generalnie w każdym społeczeństwie istnieje szacunek państwa. I istnieje pewna psychologiczna bariera przeciwko posądzaniu rządu o ciężkie przestępstwa. I wielu Polaków, w tym na przykład pracownicy Polskiej Akademii Nauk, mówią: jestem państwowcem. Głoszenie tezy o zamachu nie służy państwu polskiemu. Okay? Bardzo, bardzo istotny argument. I próbowałam się zastanowić, jaka jest na to odpowiedź. Okazuje się, że często właśnie, i zresztą tutaj właśnie, jest poniżej, to jest raport Human Rights Watch z 2008 roku. I w tym raporcie jest powiedziane, że wiele rządów, mimo iż faktycznie są rządami despotycznymi, skutecznie maskują się jako rządy demokratyczne. Przestępstwa popełniane przez despotyczne rządy są powszechne. Nasilają się w warunkach kataklizmów, zbiorowej traumy i zagrożenia narodowego. Psychologiczna bariera przed posądzaniem rządu o ciężkie zbrodnie skutecznie chroni despotyczne reżimy. Tymczasem przestępstwa wyborcze, morderstwa, szantaż oraz inne ciężkie zbrodnie są nagminnie popełniane przez wysokich urzędników państwowych w rządach despotycznych, maskowanych jako demokratyczni. Dlatego należy uwolnić się od poczucia, że prezydent czy premier nie popełnia ciężkich zbrodni i należy odróżnić państwo od funkcjonariuszy państwowych despotycznych rządów. To jest Human Rights Watch. I tutaj już ostatnie, już zaraz kończymy, ale to jest ostatnia rzecz. Tak jak jest nagonka na męża, ja miałam wywiad w tygodniku w sieci i tam właśnie zapytano mnie, co ja uważam o tym słynnym zdjęciu. Ja powiedziałam, że to zdjęcie jest naocznym dowodem spisku i zdrady narodowej o wymiarze niespotykanym w historii. I to stwierdzenie zostało zaatakowane przez redaktora tygodnika Do Rzeczy, redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy, pana Pawła Lisickiego. I on powiedział coś takiego, że ten, kto wyraża tak ostre opinie na podstawie tak wątłych przesłanek, naraża się na zarzut łatwowierności. Jak bowiem nazwać przeświadczenie, że i polski, i rosyjski przywódca najpierw zaplanowali tak potworną zbrodnię, a potem jak gdyby nic dali się sfotografować w chwili radości i pozwolili, żeby ten dowód zdrady niespotykanej w historii przedostał się do opinii publicznej.
Okej, okay, czyli taka argumentacja przeciwko mojej opinii. I teraz ja chciałam Państwu dać odpowiedź na to, na tyle, na ile mogę. To jest pierwsza okazja, kiedy mogę odpowiedzieć. Więc po pierwsze tak, to nie są, ta wypowiedź nie została sformułowana na podstawie wątłych przesłanek. Dlatego, że jak należy nazwać ignorowanie następujących istotnych wydarzeń, które stanowią fundamentalne przesłanki do stwierdzenia spisku i zdrady. Takie te przesłanki są następujące. Jawna współpraca rządu Tuska z Rosją przeciwko krajowej opozycji w prowadzeniu śledztwa smoleńskiego. Podporządkowanie się rządu Tuska presji politycznej, gospodarczej i wojskowej Rosji w następstwie katastrofy smoleńskiej poprzez zaniechanie polityki wschodniej, zaniechanie polityki historycznej, akceptację wieloletniej niekorzystnej umowy gazowej, rezygnację z tarczy antyrakietowej. To są tylko przykłady polityki rządu Tuska po katastrofie smoleńskiej. Dlatego moja wypowiedź na temat zdjęcia z rządu Tuska z Putinem jest wypowiedzią w kontekście wydarzeń ostatnich 3 lat. Także nie jest to, nie są to wątłe przesłanki w mojej opinii. I wreszcie chciałam się odnieść do zarzutu, że oni dali się sfotografować jak gdyby nigdy nic. Prawda? I tu chciałam zwrócić uwagę na to, że Rosja bardzo często w przeszłości działała na tej zasadzie, że dopuszczała się zbrodni i przestępstw i dawała światu do zrozumienia, ale nie pozwalała się złapać za rękę. I właśnie, i wiecie Państwo, że na przykład wykłady profesora Biniendy za granicą w innych krajach na ogół generują jeden komentarz, że Smoleńsk to jest przesłanie, ale że to nie jest przesłanie tylko do Polaków. To jest przesłanie rosyjskie dla świata. Okay. Pokazali co mogą po prostu. Tak. Dlatego jeżeli Państwo chciałam wezwać na koniec o to, abyśmy przeciwstawiali się mitom politycznym, które mają za zadanie pozbawić nas naszej wolności. I te zwalczajmy tak zwane wirusy Lisiczkina, czyli mity polityczne, którymi karmi nas. Nakarmią nas nasze media. I tu są przykłady. Smoleńsk to wina lekkomyślności prezydenta Lecha Kaczyńskiego albo jego brawury, albo nie było motywu na zamach, albo PiS skorzystał na Smoleńsku. To wszystko są mity polityczne, którymi kontroluje się dzisiaj nasze społeczeństwo wbrew naszemu interesowi. Dziękuję bardzo. Druga część polegająca właśnie na odpowiadaniu na pytania, które zostały zapytane i za chwilę zostaną zebrane. Także proszę o chwilę cierpliwości, a w tym czasie zapraszam na naprawdę symboliczne poczęstunek, bo nie przewidywaliśmy aż takiej frekwencji. Bardzo dziękuję wszystkim za pojawienie się i proszę, zapraszam na drugą część. Za chwilę będzie. I proszę chwileczkę odpocząć, rozkoszować się tym odrobinką ciasta i no to już to duchowo intelektualną. Dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny mojej uczelni, bo stoi, że tak powiem, za mną murem. Znają wartość.
w dalszym ciągu przecież mam dostęp do laboratorium o wielkiej wartości, wielomilionowej, 10 milionów dolarów urządzeń, które tam. Zapraszałem prokuraturę, mówię, że chcecie dowiedzieć się, no to przyjedźcie. No, do tej pory nie przyjechali, nie mają czasu. Zapraszałem panią konsul w Chicago, mówię, to jest 6 godzin drogi, może pani by chciała przyjechać i zobaczyć to laboratorium. Niestety, powiedziała, że to nie jej rejon. Także no, widać rzeczą oczywistą, że to nie są ludzie, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć, żeby dotrzeć do prawdy, żeby pytania, które byłem w prokuraturze, nie miały nic wspólnego z moją pracą. Pytali się o nazwiska moich studentów i doktorantów. To chcieli się dowiedzieć. Powiedziałem, że nie, niestety, nie udzielę takiej informacji. I wszystko, co mam na komputerze, żebym im skopiował i dał. Oni sobie sami znajdą, co chcą. Ale że pan się nie boi, w ogóle, że się pan nie boi tak się po prostu angażować i żeby się pokazywać, wie pan. Bo to wie pan, to nie jest tego, to oni mają metody, ja bardzo bym się bał. Ja też się boję. Ja też się boję. Wie pan, to nie ma, z nimi nie ma żartów. To są... Ja się boję, moja żona się boi. My się boimy o nasze dzieci. Moja sekretarka, która nigdy nie wyjeżdżała z Ohio, powiedziała mi, jaką pracę robię. Panie profesorze, jak tylko zobaczymy tutaj ruskich, to zaraz na policję dzwonimy. Kto rozwija opisy matematyczne? Więc polega to na tym, że oglądamy najpierw fizycznie, jak się zachowuje dane zjawisko, jak to zjawisko wygląda. Następnie, rozumiejąc, jakie są założenia tego zjawiska, sprawdzamy, czy wszystkie parametry z tymi założeniami, które rozumiemy, spełniają zachowanie się tego zjawiska, opisują to zjawisko. Bardzo często nie, bo tak jak prawo Newtona jest bardzo prostym prawem i ono, prawo Newtona, siła równa się masa razy przyspieszenie, jest tak zwanym zachowaniem liniowym. To zachowanie liniowe jest prawdziwe dla pewnych materiałów, a w pewnej granicy obciążenia, ale dla innych materiałów jest nieprawdziwe, bo materiały są nieliniowe, są elastyczno-plastyczne, wiskoelastyczne i tak dalej. Także te wszystkie prawa musimy zobaczyć, jakie jest najbardziej bliskie. Następnie zobaczyć, czy potrafimy przewidzieć zachowanie się takiego materiału, tak jak pokazywałem na początku mojej prezentacji. Pytanie następne było, czy ktoś pracuje nad opisami matematycznymi tego zjawiska o wielkiej energii, który spowodował zmienienie skrętu tego samolotu. Tak, są specjaliści w National Labs w Ameryce, którzy pracują nad zachowaniem się struktury cienkościennej pod wpływem wybuchu. Nie pokazywałem tego tutaj w tej prezentacji, ale mamy wyniki tych badań i one potwierdzają, że samolot ten Tupolew musiał ulec eksplozji. Nie wiemy oczywiście, jakiej eksplozji, to było kolejne pytanie, czy mogło to być eksplozja za pomocą paliwa. Moja odpowiedź jest taka, że owszem, eksplozja za pomocą paliwa jest możliwa, ale niestety ona by nie uzyskała tego typu rozczłonkowania na tak wiele elementów małych. Jest do tego potrzebna dużo większa energia, której paliwo, wybuch paliwa nie jest w stanie dostarczyć. Nawet wybuch samolotu Pan Am tutaj w Szkocji, w Lockerbie, rozczłonkował ten samolot na 10 tysięcy elementów. Tam wiemy, że jest na pewno więcej niż 30 tysięcy. Czyli to mówi nam, że energia musiała być dużo większa niż w tym wybuchu, który był w Lockerbie w Scotland. Tak?
Także są pewne rzeczy, które wiemy. To wcale nie znaczy, że możemy je udowodnić tak łatwo. Oczywiście w tym wypadku, jeżeli chodzi o materiały wybuchowe, to raczej badania chemiczne czy metalurgiczne byłyby bardziej potrzebne. Problem jest tego typu, że nawet ci archeolodzy, którzy znaleźli te 30 tysięcy szczątek, te wszystkie szczątki są w Moskwie. One nie są dostarczone do Polski. Zdjęcia i opisy są w Polsce, do których teraz udało się komuś dotrzeć i zostały ujawnione. Ukrywane były przez tyle lat, ale same materiały zostały w Moskwie i nikt do nich nie ma dostępu. Wiemy, że byli eksperci, którzy pojechali z urządzeniami, znaleźli odczytanie materiałów wybuchowych na siedzeniach, na różnych częściach tego samolotu, a następnie wzięli wacik i ten wacik włożyli w kopertkę i te waciki, które potem po sprawdzeniu, czy już nie wiem jak, wróciły do Polski, prokuratura mówi, że nie ma żadnego środka wybuchowego. Nie umie wytłumaczyć, jak to jest, że te urządzenia, które mogą się mylić tylko 1 czy 2%, pomyliły się w 100%. To jest kwestia dla Państwa do uznania, czy Wy to, w to wierzycie, bo to się kupy po prostu nie trzyma. Gdzie jest ciało pani Anny Walentynowicz? Gdzie jest ciało pani Anny Walentynowicz? Podobno DNA zrobili, tak? Czyli jeżeli oni kłamią nawet w badaniach DNA, to gdzie można mieć zaufanie takich wacików, tak? Rodzina mówi, dajcie, pozwólcie, prokuratura, pozwólcie nam wysłać te próbki do Szwajcarii, żeby tam zrobić badania DNA. A nie, nie rzia. Jedna z rodzin przesłała część z ubrań ze swojego męża czy żony do Stanów Zjednoczonych i tam w laboratorium w Stanach Zjednoczonych materiały wybuchowe i powybuchowe zostały odnalezione. Na jednej próbce. Nie trzeba było 10 tysięcy próbek. Okay? Także tego się nie da zmienić. Prokuratura może mówić, oczywiście my możemy mówić do Państwa, tutaj ile jest, 100 osób może. Okay? Ale Gazeta Wyborcza, telewizje te wszystkie mają dostęp do milionów ludzi. Także my nie jesteśmy groźni. My możemy powiedzieć, ja tutaj mogę pokazać dowody rzeczowe. Jedna z rodzin powiedziała, że w tej trumnie przyjechała tylko ręka jej męża. To gdzie od ślizgania się po błocie jest reszta tej osoby, okej? Okay? Bez wybuchu. Popatrz, jak zapewniała, zapewniała, oni przekopali wszystko, żeby ten samolot właśnie odchylić w taki sposób, jak on poleciał, i obliczyć dodatkowo, jaką siłę nośną miało te skrzydło, które było urwane. Można. I przeciwstawić to sobie, to by był twardy dowód. Można, i pan Jorgensen zrobił obliczenia, jeżeli chodzi o to, i pan Lasek mówi, że to nieprawda i tyle. Super, że co w argument była na Lasek. Czy jesteśmy w stanie wyjaśnić tę katastrofę sami, bez pomocy na przykład Amerykanów, którzy dają możliwość zdjęć satelitarnych i innych badań? Wyjaśniliśmy techniczną stronę już sami, okay? Sami, bez pomocy nikogo, za darmo. Okay? Nikt nam nie płacił. Jest to zrobione pro publico bono. Okay? Wszystko, co my robimy, jest pro publico bono. 1 cent od taxpayera polskiego nie został włożony w dojście do prawdy. 1 grosz nie został włożony w dojście do prawdy. Miliony zostały włożone, żeby tą prawdę zagmatwać i nie pokazać. Pan Lasek dostaje pieniądze i ze swoją grupą co miesiąc. Okay? Za to, żeby kłamali w oczy Państwu, ile w to mogę. Także tak, jesteśmy w stanie, ale dobrze by było, żeby wziąć na naszą stronę jak najwięcej społeczeństw. Dlatego ja
przyjeżdżam tutaj, dlatego jutro będę mówił do Irlandczyków na Politechnice tutaj. A, bardzo dobrze. Okay. Bardzo fajnie, bardzo. Się nie dowiedzą, co jest grane. Dlatego pojechałem do Chin, dlatego byłem we Francji, dlatego byłem w Kanadzie wielokrotnie i dlatego zapraszam do siebie, do laboratorium każdego, kto chce przyjechać i na swoje oczy zobaczyć, jak to wygląda. To nie jest rocket science, ok? To nie jest rocket science. To są rzeczy, które są to zrobione. Pytanie jest o parametry wejściowe niezbędne do przeprowadzenia symulacji komputerowo-matematycznej. Parametry wejściowe, jakie ja użyłem, pokazałem tutaj. Wiem, że jeden z panów pyta o to, czy mam dostęp do rysunków technicznych tego samolotu. Każdy samolot, kiedy dostarczony jest do odbiorcy, przychodzi z rysunkami technicznymi. Chociaż jest samolotem seryjnym, produkowany w tysiącach, to rysunki techniczne tego samolotu przychodzą, bo mogą być zmiany. Nity mogą być przesunięte trochę, może grubości materiału są inne. Te rysunki techniczne, które są w Polsce, które są w rękach prokuratury, nie są dostępne do nikogo. Gdyby chcieli oczywiście dostać informację, to by taką informację pokazali czy mnie, czy osobom takim jak ja, które mają możliwości zrobienia symulacji dokładnej. Zresztą oni się odgrażali wtedy, kiedy byłem, to było już rok temu prawie, tak, że oni to zrobią. Ja mówię, no, bardzo dobrze, zróbcie to. Nareszcie będę miał święty spokój. Po co ja mam tracić swoje pieniądze i czas? Do tej pory może zrobili, ale na pewno nie pokazali. Bo prawdopodobnie im wyszło to samo. Okay? Dlatego nie pokazują, tak. No to chodzi. Także my mniej więcej wiemy, jakie są grubości, bo i wiemy, że zrobiliśmy dobrą analizę. Profesor Szuladziński skończył MEL. On jest konstruktorem takich skrzydeł. Doktor Berczyński był najwyższym inżynierem budującym Boeingi, samoloty. Wie, jak to się robi. Też skończył MEL. Wie, jak to się robi. Oni zbudowali model dokładnie tak, jak być powinno. Wiemy, że te grubości są takie, jakie być powinny. Ale nie mamy prawnego dokumentu, który moglibyśmy pokazać, że mamy to, tak? A dlaczego nie mamy tego dokumentu? Bo nie chcą, żebyśmy my pokazali, że to jest dowód, prawda? Oni nie chcą, bo oni wiedzą, że to jest dowód. Nie można gdzieś od Rosjan kupić za łapówkę na przykład. Chyba pan najprędzej zrobił. Wie pan, ja nie umiem dawać łapówek. Nie mówię o tym, że nie mam takich pieniędzy. Każdy samolot jest inny. Nawet gdybyśmy mieli dostęp do innego samolotu, oni by powiedzieli, że ten samolot jest trochę inny. Tak. Także to nie o to chodzi, bo oczywiście, że możemy mieć dostęp i mamy dostęp do innych samolotów, ale oni powiedzą, że ten samolot był trochę inny. Tak. Jakie jeszcze pytanie? Trzeba głosować na kogo trzeba i wtedy się ludzie dowiedzą. Chyba widzimy, że układ, jaki jest w tej chwili u władzy, nie gwarantuje nam dojścia do prawdy. Proszę Państwa, ja jestem profesorem akademickim, ja jeżdżę po całym świecie i mówię o swoich wykładach, bo przecież to jest matematyka, to jest fizyka, to nie jest polityka. Tam nie ma polityki, to jest sama science, research, okay? Ja w Polsce, żeby pojechać i dać wykład, to muszę mieć 6 ochroniarzy. W moim kraju, ja nie mogę pójść na cmentarz i zapalić świeczkę z mojej mamie. A w momencie, kiedy przyjeżdżam, to jestem... Żołnierze przychodzą do mnie do domu i mówią, że do prokuratury mam pójść natychmiast. A potem to, co ja powiem w prokuraturze, pokazują w gazetach i robią ze mnie idiotę. Okay? To jest dojście do prawdy, to jest nasze ten układ, który nas teraz reprezentuje. To jest demokracja. To jest demokracja? Ha!
To jest demokracja w tym czerwonym stylu. Dlatego musimy zmienić ten układ. To od państwa zależy. Ja tego nie zmienię. Ja tego nie zmienię, ja tylko mam jeden głos. I ten głos oczywiście pan to zmienia, nie uznano. Ale w dalszym ciągu na serwerach rosyjskich może być zmieniony. Także wszyscy musimy pilnować tego i zagłosować tak, żebyśmy doprowadzili do zmiany w Polsce, żeby system ten upadł, żeby nareszcie ludzie, którzy są ciągle atakowani, mieli możliwość władzy. Ale jak mówił Lenin, nieważne jak ludzie głosują, tylko ważne jak komisja liczy głosy. Dlatego musimy zrobić ten krok na dodatkowy stan rzeczywistości. A komisja jechała do ruskich. W każdym razie chciałam powiedzieć, że mamy analogiczną sytuację jak ze zbrodnią i z kłamstwem katyńskim. My, naród, który został tak ciężko doświadczony kłamstwem katyńskim, dzisiaj na nas się trenuje dokładnie ten sam szablon. I dlatego bardzo jest istotne, bardzo jest istotne, żebyśmy zatrzymali tą spiralę kłamstwa i zbrodni, bo jeżeli tego nie zrobimy, to będzie kontynuowane. Także to jest zasadniczy problem. Tylko że nam się mówi, że jeżeli byśmy chcieli się domagać prawdy i sprawiedliwości, no to co, chcemy wojny z Rosją? No to przecież niemożliwe, prawda? Więc chciałabym powiedzieć, że to jest również mit polityczny, dlatego że my mamy takie same narzędzia walki politycznej jak Rosja. Takie same mamy, to może nie takie same, ale w pewnym sensie mamy dostępne narzędzia dyplomatyczne, polityczne, działania na arenie międzynarodowej i występowania do opinii międzynarodowej o wywieranie presji na Rosję. Okay? To nie jest wywoływanie wojny, ale to jest uświadomianie społeczności międzynarodowej, że to zagrożenie, z jakim się z Polska spotyka na dzisiaj, dotyczy dzisiaj Polski, a jutro ich. Także to jest nasz wspólny problem. To jest problem zbrodni katynizmu. Czyli zbrodnia katynizmu to jest zbrodnia popełniana przez struktury państwa, a następnie maskowana kłamstwem i intimidation, czyli zastraszanie, prawda? Jest to swego rodzaju zbrodnia. W Ameryce na przykład teraz powstało pojęcie zbrodni przeciwko demokracji. To jest analogiczne pojęcie, gdzie właśnie struktury państwa popełniają bezkarnie poważne zbrodnie przeciwko swojemu narodowi, czy międzynarodowe, a następnie używają środków zastraszenia i kłamstwa i manipulacji, żeby uniknąć odpowiedzialności. Także to jest wielki problem i my jako Polacy mamy tutaj możliwe, że historyczną rolę do wygrania, żeby powiedzieć stop, żeby zatrzymać ten właśnie proces spirali zbrodni państwa. Ja myślę, że wszystkie też pytania odpowiedziałem, także dziękujemy Państwu i... Ja miałbym pytanie. Czy rozważył Pan zakupienie po cenie złomu na przykład takiego skrzydła i po prostu to by udowodniło wielu ludziom, którzy są po prostu niedowiarkami, że przeprowadzenie po prostu takiego badania, no... empirycznego po prostu. Że można kupić takie po prostu skrzydło, kupić skrzydło, tak? Postawić na jakiejś suwnicy kolejowej i po prostu roztrzaskać o bardzo podobną brzozę. Czy rozważył Pan tego typu badanie? Nie, to znaczy muszę, że rozważałem. Wyniki badań, jakie ja zrobiłem na przykład na temat aluminium, to samo udowadniają albo jeszcze więcej, że samolot się nie, że ten materiał się nie kruszy. I uważa Pan, że to zmieniło opinię kogokolwiek? Myślę, że tak, dlatego że no, jak widzimy po prostu jednak w wyborach wygrała opcja nie dzięki temu, że po prostu oni mają, nie wiem, rację czy chcą dobra dla Polski, tylko dlatego, że mają władzę nad mediami. I tego typu badanie, wynik takiego badania miałby bardzo duży efekt właśnie wydźwięk. Tak, ale jak dojść do mediów, czy Pan uważa, że ja dostanę fair
czas w telewizji polskiej, Myślę, że takie badanie, gdyby pan przeprowadził, mogłoby jednak przebić się do o wiele większej grupy ludzi niż tylko obliczenia matematyczne. Ale czy zdjęcia pana Ciszewskiego nie były takie właśnie dowody? Nie jest to takie proste, mi się wydaje. I co zmieniły? Zostało oskarżone, że jest agentem rosyjskim. Albo UB. To tyle zrobię. Ci ludzie mają takie metody, że gdybym ja pokazał taki eksperyment, to ja bym był agentem rosyjskim. Ja już byłem agentem rosyjskim, Mossadu, CIA. Ja mówię, żeby chociaż jedna z tych organizacji mi płaciła. Przynajmniej bym wyszedł na swoje. No, dziękuję bardzo. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas dzisiejszy, sądzę, że nie był stracony. Moim zdaniem było bardzo ciekawe spotkanie. Jako skarbnik Klubu Gazety Polskiej chciałem prosić o dobrowolne, podkreślam jeszcze raz, dobrowolne dawki. Organizowanie takiej wizyty to naturalnie jest dla nas spory wysiłek finansowy i organizacyjny i każdy datek pomoże w organizacji kolejnego spotkania, więc jeżeli Państwo by mogli cokolwiek zaofiarować, będę bardzo wdzięczny. Poza tym bardzo bym prosił o wpisywanie się na listę mailową tych osób, które od nas nie otrzymują informacji, ponieważ my prowadzimy dość regularne spotkania i myślę, że za każdym razem są bardzo ciekawe, więc jeżeli Państwo by chcieli właśnie się spotkać i posłuchać czegoś ciekawego, to wpisanie się na taką listę jest najlepszą metodą, bo wtedy będziecie informowani. Proszę Państwa, jeszcze kolejna wiadomość. Bardzo prosimy się nie rozchodzić, bo właśnie zrobimy wspólne zdjęcie. Jeszcze tradycyjnie też. Po spotkaniu udajemy się dla chętnych do pobliskiego hotelu na Pint Guinnessa. I takie rozmowy, że tak powiem, after są też bardzo ciekawe, więc serdecznie wszystkich zapraszam. Jeżeli chcecie i macie czas. Współdziałać z ludźmi, którzy będą organizowali monitoring najbliższych wyborów, jeszcze następnych. My będziemy współpracowali z Polonią w tej sprawie, ponieważ wiadomo, że Polonia też głosuje i głosuje na Warszawę. I bardzo proszę, w momencie, kiedy to już zacznie przybierać jakąś konkretną postać, żeby Państwo chcieli współpracować, ponieważ będą potrzebni zarówno członkowie komisji, jak i naszego zaufania, którzy będą to kontrolować. Wydaje mi się, że ostatnio nieźle to poszło, ale zawsze jest brak osób, także bardzo Państwa apeluję i zachęcam, żeby w tym wziąć udział. Będzie to dobrodane przez moją córkę, jakoś tam już dokładnie zdecydowane, tam to chodzi. Cieszę się, zwłaszcza z jego Czwartek, godzina 19.